Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Na placu zabaw najczęściej można się bawić, ale bajka uwielbia się pojedynkować. ...44 elementy za 90 zł katalogowo, tak to wyglądało w roku 2018, wtedy kiedy ten zestaw miał premierę. I chodzi tutaj o zestaw z atomówek, pojawiły się wtedy dwa zestawy z tej bardzo krótkiej serii, ale atomówki można było też zgarnąć w zestawach serii LEGO Dimensions. No i jeśli chodzi o ten zestaw, to jeszcze tutaj oprócz samej bajki mamy księżniczkę forsiastą, mamy też Ośka, no i to właściwie tyle. Trochę akcesoriów z placu zabaw, czyli zjeżdżalnia, karuzela i mech. No bo mechy przecież idealnie w plac zabaw mogą się wkomponować. Ja nie ukrywam, że kiedy atomówki pojawiły się w formie zestawów, ja to trochę przespałem i jakiś czas temu kupiłem sobie ten zestaw, to znaczy jakiś czas temu, chyba z rok temu, i tak sobie tutaj leżał i ostatnio tak mówię, kurczę, jadę na wakacje, to może odkopię trochę tych staroci, które są nieotwarte. No i tak właśnie to się stało, że dzisiaj możecie zobaczyć zestaw z atomówek. Ja naprawdę bardzo lubię takie niestandardowe minifigurki w LEGO z tego względu, że to są fajne wyjątki, które jakby nie patrzeć tworzą historię tej marki. No i zobaczcie, odlewy tych głów naprawdę wyglądają fantastycznie, tak samo jak też ciekawe są odlewy choćby w Simpsonach czy też w Looney Tunes. No i rzeczywiście na takie rzeczy warto zwracać uwagę. Jeśli chodzi o zawartość, to już ją sobie wyciągniemy, tylko tutaj jeszcze możemy sobie tak zerknąć, co dzieje się z tyłu. I tak jak mówiłem wcześniej, jest tutaj kilka pomniejszych instrukcji, no ale i tak nie ma co ukrywać, największą ozdobą tego zestawu są obie minifigurki. Już to sobie wyciągamy, trochę historii tutaj jakby nie patrzeć wypadło, instrukcja zgięta w połowie. No, wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich lat poprawiła się jakość papieru. Na pewno ta okładka jest mocno prześwitująca i jak pewnie wiecie, ja zawsze zwracam uwagę na takie rzeczy z tego względu, że przez wiele lat ja też zbierałem całą masę komiksów i jeśli chodzi o papier, to lubię sobie tutaj tak pozwracać uwagę, czy on jest dobry, czy jest kiepski. No a tutaj mamy głowę bajki, tu z kolei mamy głowę księżniczki. I co dziwne, bajka jest zabezpieczona w oddzielny woreczek, a księżniczka nie, więc jest trochę narażona na jakiś taki uszczerbek na zdrowiu, ale naprawdę fantastycznie wyglądają te minifigurki i szczerze mówiąc nie miałbym nic przeciwko, żeby pojawiła się seria CMF-ów, która byłaby na licencji Cartoon Network. No i tu jeszcze mamy kawałek zjeżdżalni. To ja idę budować i zaraz będziemy patrzeć, co na tym placu zabaw się dzieje. Mam taką refleksję, że gdyby ten zestaw rozmienić na dodatki do magazynów, to mógłby powstać magazyn atomówki i właśnie mielibyśmy tam takie mini zestawy, które tutaj widzimy jako oddzielne konstrukcje, bo mogłaby się pojawić zjeżdżalnia, mogłoby się pojawić radio, ten taki stoliko katapulta z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, tak to postrzegam. Figurki na bok i pooglądajmy te wszystkie bibeloty. Nie zacznę oglądania, dopóki nie zerkniemy na telefon bajki. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się ten nadruk. I myślę, że w ogóle pod kątem nadruków to tutaj jest całkiem nieźle, bo pierwsze nadruki, na które warto zwrócić uwagę, to nadruki na płytach, które tutaj się pojawiają. Co prawda te nadruki na płytach nie pojawiają się tylko tutaj, one pojawiały się wielokrotnie w różnych zestawach. Ja też pamiętam, że one chyba też pojawiły się w CMF-ach z LEGO Przygody 2, ale mimo wszystko wygląda to całkiem uroczo. Tutaj mamy zjeżdżalnię, która tak na dobrą sprawę jest bardzo prostą konstrukcją, ale z drugiej strony, dlaczego miałaby się nie podobać? Tym bardziej, że mamy fragment tej rury. No i jeśli chodzi o dziwne konstrukcje, to można powiedzieć, jest taki protoplasta mechów z Marvela. No bo zobaczcie, są miotacze groszków, są ruchome stawy, tyle że mech księżniczki forsiastej wygląda troszeczkę pokracznie. Możemy tutaj naturalnie umieścić sobie w środku minifigurkę. Mamy tutaj też 100 dolarówkę. No i jeśli chodzi o uzbrojenie, to mamy miotacze groszków osadzone na rękach. Tyle że ja nie do końca rozumiem zasadność takiego akurat zamontowania tych miotaczy, bo tutaj one częściowo zasłaniają ręce i kiedy chcemy zgiąć ręce mniej więcej w łokciu, to wygląda to dość komicznie, a już dłoni nie możemy w nadgarstku zginąć, bo po prostu te
elementy powypadają, więc od tej strony konstrukcyjnie wygląda to nieco dziwnie, tutaj po prostu przydałyby się normalne zawiasy i pewnie miałoby to więcej sensu, albo po prostu miotacze można by było zamontować na ramionach i też by jakoś to wyglądało. No ale wiadomo, to nie jest zestaw mech księżniczki forsiastej, to jest po prostu zestaw z placem zabaw, gdzie mech jest jedną ze składowych tego zestawu. Mamy tutaj też taką katapultę wmontowaną w taką jakby ławeczkę, czy półkę, czy nie mam zielonego pojęcia co to jest. I możemy sobie na przykład miotać kanapkami, albo kartonem z mlekiem, bo czemu nie? Taki akurat, jaki mamy arsenał pod ręką, to z takiego musimy korzystać. Mamy tutaj też karuzelę, taką jaka często pojawia się na placach zabaw. Albo jak pojawia się w jakimś, nie wiem, oszukać przeznaczenie. Zakładam, że gdyby w tego typu filmie pojawiła się taka karuzela, to wszyscy by na niej zginęli, albo przynajmniej zaczęliby wymiotować. Chociaż wymiotowaliby pewnie w głupich komediach. A tutaj mamy chyba takie typowe szkolne szafki. Co prawda one w środku są puste. Gdyby to była seria Jurassic World, to pewnie mielibyśmy tutaj pochowane strzykawki. Choć pewnie i w szkole takie rzeczy można znaleźć w szafkach, ale dzisiaj nie o tym. No i mamy tutaj jeszcze zegarek. I to właściwie tyle. Przejdźmy do figurek. A te wyglądają naprawdę fantastycznie, głównie za sprawą swoich ogromnych głów. No ale widzieliście wcześniej telefon Bajki, to zobaczcie teraz, co w ręce trzyma forsiasta. Ona ma jakiś taki odtwarzacz muzyczny, no ale naprawdę, ta głowa robi robotę i tutaj nie ma co ukrywać. Wygląda bardzo nietypowo i może się podobać, bo zobaczcie, jak fajnie oddano charakterystykę tej postaci. Myślę, że tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o nadruki, są bardzo dyskretne, ale jako minifigurka, bardzo zresztą niestandardowa, zdaje egzamin na 5 z plusem. A jeśli chodzi o Bajkę, też jest fajnie. Mamy właśnie taką dużą, bardzo nieproporcjonalną w stosunku do całej reszty ciała głowę, która wygląda naprawdę bardzo dobrze. Szkoda, że tutaj nie było jeszcze tych ruchomych, krótkich nóżek, bo byłoby idealnie, ale też myślę, że atomówka wygląda jak należy i na końcu osiek zmontowany z dwóch elementów. Ta najczęściej dolna część ośka służy jako fragment rakiety, no i tutaj mamy taką lekko zblazowaną główkę i wygląda, jakby interesował się ziołolecznictwem. Na pewno warto mieć w swoich zbiorach jakieś zestawy z atomówek, bo po prostu to są zestawy arcyciekawe ze względu na minifigurki. Biorąc pod uwagę, że ten zestaw jest jeszcze do kupienia za w miarę przyzwoite pieniądze, to sprawdźcie, czy jeszcze jest dostępny i ktoś go nie zgarnął wam sprzed nosa, bo naprawdę wydaje mi się, że warto po prostu mieć ten zestaw jako pamiątkę, jako coś, co było fajnym odstępstwem od tego, co na co dzień w LEGO widzimy. No ewentualnie możecie też szukać tego zestawu z Dimension, gdzie można zgarnąć dwie atomówki w jednym zestawie i myślę, że to też jest bardzo fajna opcja. Sami dawajcie znać, co uważacie o tym zestawie, czy w ogóle o tej serii i czy chcielibyście, żeby pojawiło się zdecydowanie więcej zestawów, które nawiązują do klasycznych animacji z kanału Cartoon Network, który swoją drogą był naprawdę dużą częścią mojego dzieciństwa. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!